Mordę z tej strony i dzisiaj, tak jak obiecałem, pokażę Magicowi, jakie są malowania, jakie są wzory malowania różnych ciężarówek. Pokażę to po prostu z ekranu moje ciężarówki. Zobaczmy najpierw Mana. To był w ogóle, to było moje pierwsze auto. Dajmy tam pracownikowi. Tylko czy da się tutaj, tu wszystkich się nie da sprawdzić. Musiałbym chyba podjechać. A nie, da się, kolor. Mamy tu podstawowe, mamy metaliczne, tak, które na pewno Magic posiadasz, bo i każdy je posiada, kto się zarejestrował na World of Tracks. Mianowicie dalej. Pierwsze to są bąbelki. Później są paski, które już każdy na pewno widział. Później mamy Seid. I tu u góry pojawiają nam się kolory, które możemy sobie zmienić. Czyli dajmy na to, klikamy sobie w czarny i sobie zmieniamy, na jaki tam chcemy, nie? Tutaj sobie klikamy w drugi kolor i też sobie zmieniamy, na jaki tam chcemy, nie? I tak samo trzeci kolor można sobie zmienić. Później mamy Sunrise. Jest na tej samej zasadzie. Każdy kolor możemy sobie zmienić. I wczoraj wymyśliłem mniej więcej układ kolorów. Peter tam chyba troszkę zmienił, bo mówił, żeby pasek był zielony, góra niebieska, dół czarny, no ale to mniejsza. Następnie jest Duelist, jest taki dwukolorowy, można zmienić kolor główny i kolor tych pasków. Później mamy bardziej taki już futurystyczny, czterokolorowy, możemy sobie zmienić. To są jakieś płomienie albo coś w tym stylu. Później mamy tribale. Tak samo każdy kolor sobie możemy tutaj zmienić. Są cztery kolory do wymiany, nawet obramowanie tego tribala. Mamy vision, taki dosyć prosty, ale też cztery kolory do zmiany. Jakiegoś pojedynczego paska. I to chyba mam aktualnie na tym manie. Później mamy kanopi. Trzy kolorki do zmiany, ale dosyć tutaj dziwnie to wygląda. I mamy karamel. Jakieś tam też cztery kolory widzę do zmiany. I to było tyle, jeśli chodzi o mana. Ja tu anuluję te modyfikacje. Później mamy skanie. I na przykład wiem jedną rzecz, że Scania ma dodatkowe dwa kolory. Jest nim Vortex i Phoenix. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, czy jest jakiś może mod, ale no mam takie dodatkowe dwa kolory. A poza tym to chyba jeszcze Renault ma jakiś dodatkowy kolor. A nie, Volvo ma też kolor Fusion. Widzę do zmiany. Tylko że wtedy każdy musiałby mieć ciężarówkę z tej samej firmy, żeby mieć ten sam kolor. Zobaczymy, jak to wygląda na DAF-ie. DAF ma kolory tak jak MAN, nic się nie zmienia. I wiem, że na pewno Renault ma dodatkowe malowanie. Ta Renówka ma Route 66. O, akurat Magic się pojawiłeś, jak nagrywam jeszcze filmik. Zobaczymy Iveco. Iveco też ma podstawowe Mercedes. Też podstawowe, o tu mam chyba tribal zamontowany. I jeszcze jest Renault Premium.
Tylko teraz nie mogę go pokazać, bo to jest moja ciężarówka chwilowo. I ona ma modyfikację koloru, że dodaje jakiś tam numerek 01 czy coś takiego. I Iveco trochę inne, nowsze chyba. Tak samo nie ma zmiany koloru. No i także przejrzyj to sobie na spokojnie. Jak to można było zmienić. I to było na tyle. Dzięki, cześć.